Czasami, kiedy mam podjąć jakąś decyzję, czy na przykład robić coś, albo się z czegoś wycofać, to takim kryterium, które biorę pod uwagę, to jest pytanie o to, czy nie ma w tym lęku, czy nie ma w tym jakiegoś strachu. Bo tak może być i tak czasami mam, że wycofuję się z czegoś, dlatego że się boję, albo robię coś ze względu na to, że boję się, żeby ktoś nie powiedział, że czegoś tam nie zrobiłem. Więc właśnie pytam o to, jakim komponentem w tej mojej decyzji jest strach i lęk. I to jest ważne, żeby ten lęk umieć zdemaskować, bo on może być takim narzędziem, którym posługuje się na przykład zły duch, żeby nas wywieźć na manowce. Dzisiaj czytamy w Słowie Bożym, że ci, którzy najechali Jerozolimę i którzy chcą ją zdobyć, mają taką taktykę, że chcą ją najpierw przestraszyć. Mówią, wtargnijmy do tego miasta, do Judy, przeraźmy je i wówczas podbijemy je dla siebie. Właśnie lęk może być taką taktyką złego ducha, który chcecie albo wystraszyć przed czymś, co mógłbyś zrobić dobrego i wycofać cię z czegoś dobrego, z dobrych decyzji, z dobrych inicjatyw, z dobrych przedsięwzięć, albo też lęk właśnie jest takim narzędziem złego ducha, który chcecie pchnąć w coś, co ostatecznie będzie nieboże i nie będzie się Panu Bogu podobało, a ciebie będzie niszczyło. Więc pytaj o to, czy właśnie nie ma w procesie twojej decyzji, nie ma jakiegoś lęku i proś Pana Boga, aby cię od tego lęku wyzwalał.